Tego chyba tunigowałem, tak coś mi się wydaje. Demona. Ja zobaczę, co ja w nim porobiłem. Co tutaj porobione z tym gościem? Malowanie ma chyba standardowe. Maska jest zmieniona. Nie wiem. Nie, maska jest standardowa. Musi być jakieś malowanie do niego. Ty, ja w nim chyba nic nie robi. Nie, on nie może mieć w standardzie 1000. Nie, dobra, jest porobiony, jest porobiony. Nie mam chyba jeszcze takiego na kierownicę driftowozu zrobionego z taką mocą. Możemy spróbować. Możemy spróbować, kurde. Ja chyba go sprawdzałem pod kątem prędkości maksymalnej. Najpierw tak, zrobimy go pod drift, będziemy jechać przepisowo do miasta i w mieście trochę przepisowo pojeździmy, a potem ja tu musimy najlepsze opony, jakie są, założyć. Już w standardzie są takie dobre. Dragowe powinniśmy dać. Szerokie, nie, to trochę węższe damy może. A z przodu dajmy szerokie. Ta ósemka to pewnie jest taki duży nadbieg, nie? Taka autostradowa jest bardziej. Jest bardzo długa, podejrzewam. Bo tak robią w niektórych właśnie tych masylkarach, żeby ten ostatni bieg był już takim długim nadbiegiem, bardziej ekonomicznym. No. Ciekawe, czy demon ma... czy demon ma odłączane tłoki, ale chyba nie. Żeby oszczędzać paliwo, ale w demonie chyba tego nie ma. Tak samo jak w Camaro, w Mustangu, ale w Corvecie już jest, mimo że w Corvecie mamy ten sam silnik o tej samej pojemności, bo nie wiem, czy dokładnie ten sam co w Camaro SS, ale o tej samej pojemności, może i nawet ten sam, ale nie jestem pewny. Będziemy spróbować tym jechać zgodnie z przepisami, jeszcze zobaczę, ile dokładnie mamy mocy. 1123 konie mechaniczne. Ta. Mamy tu złoty ten spoilerek. Co mówicie, zgodnie z przepisami. Dobra, ale sprawdźmy najpierw, czy lata. Nie no, kurde to. Nie opanuję go chyba. Na 1/10 gazu. To jest naprawdę demon. Dobra. Jedziemy do miasta zgodnie z przepisami. Mamy tutaj niestety martwy ekran. Nawet jakieś takie tło na nim się nie wyświetla, nic totalnie. Mamy tylko taki, ten pośrodku mówię, na desce rozdzielczenie. Tak nic na nim się nie wyświetla. W niektórych samochodach to działa, a w innych nie. Tutaj akurat w demonie nie mamy tego działającego, szkoda, przydałoby się. Dobra, jedziemy, jedziemy. A, zgodnie z przepisami, zapomniałem. Czekaj, kurde, ile tu jest kilometrów na godzinę? Czy tam mil? Bo tutaj mamy znaki, ponieważ jesteśmy w UK, to mamy tutaj system angielski, nie metryczny, tylko imperialny. Więc powinniśmy mieć 50 mil na godzinę, nie? Tutaj na przykład. Ja akurat mam jednostki angielskie, imperialne, więc jadę sobie 50 mil na godzinę. Lewą stronę... O kurde, już mnie policja goni. Prawie by mnie złapali, no. Jedziemy, jedziemy do miasta, zgodnie z przepisami. Ej, gdzie tu jest tempomat? Ja muszę gdzieś na kierownicy powinienem włączyć. No nie działa mi, kurde, tempomat. Przyciski mi nie działają w tym dożu, co jest? Tempomat bym ustawił na 50 i tyle. W ogóle tutaj mamy całkiem taki sprawny automacik, nie? W tych dożach wszystkich. Czekaj, czekaj. Musimy tak uczyć. Ja nie wiem, tu jest 50, ja nie widziałem żadnego znaku. Może i był. Szkoda, że z lotu nie da się zrobić dzisiaj, kurde. Zrobimy sobie następnym razem, może nawet jutro. Zrobimy sobie zlocik. I będziemy jechać też zgodnie z przepisami. Pff, kurde. Na dwójce. 50 mil na godzinę to jest jakieś 80 coś kilometrów na godzinę, no nie? Więc to jest dosyć szybko, a my w Fordzie to stoimy w miejscu praktycznie.
Ja myślę, że tu jest 50, kurde. Wcześniej był znak 50, odwołania nie było, chociaż było skrzyżowanie, ale droga jakaś tam polna, można powiedzieć. Okej, okay, co mamy za znak? Tutaj musimy ustąpić. Wyjazdy ze skrzyżowań to jest fajna sprawa. Czekaj. Tu chyba nic nie jedzie. Też nie. Euro Truck Simulator, nie? Co tu? Dobra, 50. Koniec, koniec. Musimy tak jechać, no. Jedziemy 50 mil na godzinę. Chyba tu tyle jest. Nie wiem, może jest więcej. Mamy znak ostry zakręt w prawo. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że teraz nie widzę, ile jadę, ale zapomniałem, że mam zegary. Nieważne. O, mamy radar, czekaj, kurde! Ile mam tu jechać? Muszę jakoś uniknąć radaru. Będę jechał, może nie zaświeci się, jak będę jechał bardzo wolno. Bo one praktycznie zawsze. Jeden kilometr, jedną milę na godzinę będę jechał. Wolniej, kuziwa, bo mi zdjęcie zrobi. Chyba się uda. Jest! Przeżyłem to! Zajebiście! Bo wiecie, ten fotoradar on robi praktycznie za każdym razem zdjęcie, nawet jak jedziesz tam bardzo wolno. Ale widocznie poniżej jakiejś tam prędkości nie zrobi ci zdjęcia. W tym wypadku było to... O kuźwa, wyprzedziłem na podwójnej ciągłej! Coś ty zrobił! Dobra, już nie będzie chyba takiej wtopy. Wyprzedziłem jakąś BMW-kę na podwójnej ciągłej, nie widzieliście tego. Dobra, co my tu mamy? Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną z lewej strony. Dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo. Dobra, jedziemy za tym furgonem. Tutaj mamy przerywaną, możemy go wziąć. A on jedzie tak... Dobra, bierzemy go. Co prawda zakręty, ale wszystko widać, nie? Dobra, wyprzedzony, jest! Losowanie, tak, zaraz zrobimy, jak dojadę do miasta, to zrobimy losowanie słuchawek, okej? Okay? Czyli nie zobaczyłem znaku. Bo ja nie mam GPS-a włączonego. Czy tu zjedziemy? Co my tu mamy napisane? Tutaj na tamę, nie, na tamę nie jedziemy. Pies GPS, no. Nie mamy psa GPS-a dzisiaj. Co my tu mamy? Uczcie się ze mną znaków, patrzcie. Tu mamy dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo. Tu mamy spadające kamienie. Uwaga, gdzie kuźwa? Gdzie tu jakieś góry są? O co chodzi? Czemu mam czerwoną rękę? Od driftowania, patrz. What? Dobra, jakoś dojedziemy, no. Dobra, tutaj mamy co? Ostry zakręt w prawo. Chyba wyrobimy, co? Co prawda 1100 koni mechanicznych pod maską. O, za szybko trochę. Gonię jakiegoś Błażeja. Właśnie, tutaj są drive-atary. Niektóre osoby z widzów mają mnie w znajomych, więc te drive-atary będą się tutaj pokazywać. Tylko że one zapierdzielają chyba niezgodnie z przepisami. Nie widziałem żadnego znaku oznaczającego prędkość. Czekaj, tutaj coś jest. 40 mil na godzinę, ja cały czas 50 jadę. Patrz, jaki malutki. 40, musimy zwolnić. Tam chyba cały czas było 40, a jechałem 50. Dobra, jest 40. A tu? Kuźwa, nie widzę, muszę się zatrzymywać. Też 40. Tutaj latające kozy jakieś. Znak był. Bo oni tam w UK to nie mają jeleni. Wszystko pozjadali już. Dobra, tu mamy 40, to jedziemy dalej. 40. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną z prawej, z lewej strony. O, czekaj, bo tu...
Kuźwa, jakie małe te znaki, znowu 40. Cześć, 40, nie mogę wcelować! Niebezpieczny zaklęt w prawo. Czterdzieści, spokojnie. Kuźwa, fotoradar! O, nie ma limitu prędkości. Ale jest fotoradar, hamuj, hamuj. Da się oszukać fotoradar. Ja z Polski, mnie nie nabiorą. Dobra, tu nie ma limitu prędkości, było odwołanie, widzieliście to? Jadę zgodnie z przepisami. Oż ty w mordę. Chłopie, żeś chciał na pewno tył i teraz w krzakach lądujesz. Dobra, spokojnie. Ej, Joji przede mną jest. To jest mój ziomek. Tu mamy skrzyżowanie. Z drogami podporządkowymi mamy pierwszeństwo. Nie wiem, jaki tu jest limit prędkości. Tam było tylko odwołanie. Tu mamy tory. O, czekaj, bo się włączyły te tory. Ej, zamykajcie, to pociąg już jedzie. What? No zajebiście. Ja dzwonię do prokuratury. O co chodzi? Prawie bym zginął. Ty, patrzę, to się zaraz na mnie zamknie. Ej, o co chodzi? Czekaj, bo tu chyba... Ile tu mam? Jakie tu mam ograniczenie? Tu się na słuch przejeżdża. No właśnie widzę, czy raczej słyszę. Jakie chamstwo. Nie dali ludka na tym. Tam, żeby pilnował szlabanów. O co chodzi? Awaria, no. Daj spokój. Siema, Pączek, tak w ogóle. A czy w tej Fordzie jest jakikolwiek samochód marki Lexus? O, no wiesz, że nawet nie wiem. Jest, są na pewno Toyoty. A czy Lexus jest? Mogę sprawdzić. Właśnie tak zaskoczyłeś mnie trochę, tak nie przypominam sobie, żeby coś było. Lambo, Lotus i nie ma, nie? Lexusa. Ty, nie ma Lexusów. Faktycznie. Może jakiś tam pojedynczy je. Jest LFA, tak. Ja go nie mam w garażu, bo on jest trudno dostępny. To może tylko ten LFA jest. Ale nie ma jakiegoś tam, nie wiem, jest 350. Nie ma IS 200, czy jakichś tam starszych modeli z silnikiem 2JZ. Ile tam było? Czekaj, kuźwa, muszę cofnąć, bo nie zobaczyłem znaku. Dajmy coś. 30? To ja muszę jedynką jechać. Nie no, wrzucimy siódemkę. Szóstkę. Czwórka, będziemy mieli poniżej 1000 obrotów. 30 mil na godzinę. Wiesz, 5 mil więcej jechać? Nie no. 30 musimy zwalnić, kuźwa, bo nas złapią pały. Za szybko. Ile tu mamy? Na rondzie mamy 40. Czy da się driftować z prędkością 40 km na godzinę? Spróbuję. O kuźwa. Może być ciężko. Czy Land Rover jest? Oczywiście, jest, jak najbardziej. A było 40, nie? Tu możemy już 40 jechać. Słuchajcie, w mieście szybciej niż przed miastem, no masakra. No co mam poradzić? Wiecie, co chciałem zrobić? Ja w WTS-ie mam ustawione na opadkach do zmiany biegów, mam ustawione kierunkowskazy.
I teraz jedziemy tak wolno, że chciałem sobie włączyć kierunkowskazy. Serio. To już jest nałóg. Ja dawno nie grałem w ETS-a i dalej mi zostało jakiś, została mi jakaś pamięć mięśniowa w rękach, nie? Żeby to włączyć. Kuźwa chłopie, masz 1000 koni pod maską, to byś kierunkowskazów użyło. Tu 20 jest. Był znak poziomy. Kurde, jedynką muszę. Co oni robią, kuźwa? 20 to się nie da tym samochodem 20 mil na godzinę jechać. Ja nie wiem, jak mam gaz dotykać, ja już tutaj paznokciem u nogi dotykam. Dobra, nie wyobrażajcie sobie tego. Mam obcięte, ale chodzi o to, że po prostu delikatnie. Tak jedną setną gazu dodaję. Kierunkowskaz, jak coś taki wirtualny dałem. Tutaj czekaj, jak chcę tu jechać. Gdzie się wjeżdżasz? Czekaj. Co? Paszek się wrąbał. Dobra, mamy rondo. Gdzie oni jadą? Aha, bo tu, dobra. Nie, a on źle pojechał. Co jest, kuźwa? Czemu oni tutaj tak jadą? Przecież w Polsce się zjeżdża na prawą stronę na rondzie. Rękę wystał. O, ja tu jadę teraz. Ej, co jest? Jak się w UK... Jak się w UK jeździ po rondzie? Tu był znak ronda. O, a tam jadą normalnie już. Patrz. Tutaj dalej. A tu nie przejadę, bo tu są te... Ach, muszę jechać dookoła. Ej, tu się nie powinno tak... Czemu? Przecież tam był znak ronda. Zobaczcie, to jest rondo tutaj. Tu mamy rondo. To czemu oni jadą pod prąd? A znaki są... Coś tu spieprzyli z tą grą. Czemu nikt nigdy tego nawet nie zobaczył? Ej, coś jest nie tak. No dobra. Ale tu już mamy takie pełnoprawne rondo po lewej stronie. Możecie ze mną zdawać prawo jazdy, nie ma problemu. Patrz, ile mamy tu 40 mil na godzinę. 40 mil! I tu już mamy normalne rondo. Dobra, ja powiedziałem, że jak dojedziemy do miasta, to zamykają dla nas miasto i możemy zacząć testować w końcu ten samochód do driftu, prawda? To ja coś wam powiem. Rzucamy trójkę. Nie pykło. Ciężkie wejście. Ej, bardzo ciężko jest opanować na kierownicy takie auto z taką mocą. Za dużo mocy ma. Jeszcze taki ruch, kuźwa. To nie Warszawa. Ale dźwięk ma, kurde. On chyba fajnie będzie z maski brzmiał. Jak wyjść z Fortune Island na główną wyspę standardową? Tam jak wejdziesz sobie w... Jak wejdziesz sobie Fortune Island, to tutaj będziesz miał Travel to Great Britain albo podróżuj do Wielkiej Brytanii. To klikasz i wracasz na standardową mapę. Dobra, słuchajcie, jest godzina 21.
21 godzina jest, co nie? Nawet po. Ja dojechałem do miasta i zaraz będziemy tutaj kontynuować zliftowanie, ale dzisiaj jest bardzo ważny moment, bo w końcu jest stream i będę mógł wam rozdać słuchaweczki od Astro A40TR. Przewodowe słuchaweczki, fantastyczne naprawdę. Ja mam bezprzewodową wersję, ale jakość dźwięku... To jest taka starsza wersja tych słuchawek, mam jeszcze nowsze. Ale jakość dźwięku jest fantastyczna, naprawdę bardzo wygodne słuchawki. Najlepsze jakie miałem i są cholernie drogie. Dlatego producent dał mi możliwość zrobienia giveawayu dla was. One normalnie kosztują chyba, nie wiem jak teraz, ale kosztowało 800, potem 700, potem 650, potem znowu były droższe. I teraz nie wiem jaka jest ich cena w Polsce. W każdym razie ta firma jeszcze aż tak dobrze nie wrosła w polski rynek, bo ja jestem jednym z pierwszych twórców, który w ogóle współpracuje z tą marką Astro w Polsce i współpracuję z nimi od samego początku, jak oni weszli na ten rynek. No i muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo dobre słuchawki, jeśli może nie kojarzycie tej marki. Ona jest bardzo dobrze znana w Stanach Zjednoczonych, ale pewnie kojarzycie markę Logitech. To jest nic innego jak odłam od Logitecha. Po prostu Astro to są takie typowo gamingowe słuchaweczki. Logitech robi takie słuchawki, no, ogólnego zastosowania, to są już takie typowo gamingowe. W każdym razie jest to odłam od Logitecha i naprawdę jakościowo są fantastyczne. Używam już ich od ponad roku, ani razu mi nie zawiodły. Naprawdę. Mam jeszcze od nich pada, ale dzisiaj będziemy robić giveaway słuchawek Astro A40TR. Dobra, ja tutaj zaparkuję przed kościołem. Czy nie wiem, to jakaś katedra jest? No i tak, nie wspomniałem wam o tym, ale to też jest istotne, że udział w losowaniu biorą sponsorzy z YouTube'a. Jeśli ktoś mnie wspiera na Twitchu, no ja nie jestem w stanie tutaj wszystkich wziąć pod uwagę. I zaraz, i tak, już wam mówię, co będzie trzeba zrobić, tylko wezmę tutaj, pokażę wam, jak to wygląda. Jeszcze nawet nie wiecie, co pisać, a już piszecie, no. Mówię, że to tylko sponsorzy, tutaj wybierze tylko sponsorów. Okej, więc tak, mamy giveaway i waszym zadaniem sponsorów, powtarzam, ja wiem, że wszyscy będą pisać, no. Ale zadaniem sponsorów jest to, żeby wpisać na czacie A40, wykrzyknik A40, nie? Widzicie, że tutaj jest wybrana rola sponsor. Sponsor zaczyna się już od 7 zł, więc naprawdę nie jest to dużo pieniędzy, a można dropnąć słuchawki. Na następnym streamie też zrobimy sobie giveaway na miesiąc sierpień, bo mogę co miesiąc rozdać jedną parę. Dobra, uwaga, zaczynam za 3, 2, 1. Proszę bardzo. Otworzony. Już mamy jedną osobę. Dzięki za super czacik. Dzięki bardzo. Jest Duduś. Proszę bardzo. Jest Duduś. Mamy dwie osoby. Dałem info przed streamem chyba dwa dni o tym, że będzie losowanie. Więc chciałem, żeby jak największa ilość sponsorów wbiła sobie po prostu na streama, żeby miały możliwość wzięcia udziału w losowaniu, w giveawayu, tak powinienem chyba mówić. Nie wiem, jak ktoś teraz właśnie kupi sponsora, to nie wiem, czy to się od razu zaktualizuje właśnie, czy to jest jakoś po czasie. Na razie mamy 4 osoby. Nie bójcie się, program nie wybierze na pewno osób, które nie są wspierającymi. Pojawił się Pączek, pojawił się Konrad, pojawił się Tadziu, Duduś i Adaś. Mamy tyle osób. Słuchajcie, na następnym streamie, jak ktoś... Ja dam jeszcze info. Jak ktoś teraz nie wylosował, to jeszcze będzie miał szansę na następnym streamie. Także bez problemu, nie? Kurde, gardło mi siada. I zaraz tutaj nacisnę przycisk Pick Winner i pojawi nam się osoba, która wygra kolejną parę słuchawek. Jak jeszcze streamowałem na Facebooku,
to już te losowania prowadziliśmy miesiąc w miesiąc, w sumie od kwietnia jakoś tak, więc ponad rok. A nie, widzę, że tutaj jedna osoba dołączyła teraz do sponsorów i od razu się pojawiła na liście, jak wpisała komendę, także działa to bezproblemowo od razu, także bardzo dobrze. Myślałem, że są jakieś opóźnienia, że ten bot po prostu nie wykrywa tych pozostałych osób. Ale chyba zasady dla was są dość jasne, nie? Jak to działa? To co? Kończymy chyba, nie? Wybieramy zwycięzcę. Jedna bardzo ważna rzecz, póki jeszcze wszyscy jesteśmy, to osoby, które są tutaj na liście i zwłaszcza osoba, która wygra te słuchawki, dajcie na swoim kanale jakąś możliwość skontaktowania się z wami. Czy to jest mail? Najlepiej jak wbijecie sobie... Najlepiej jak wbijecie sobie na Discorda mojego. Link macie w informacjach kanału. Jak wbijecie sobie na Discorda i przez Discorda się skontaktujemy. Ale na wszelki wypadek dajcie sobie maila w informacji gdzieś tam u was na kanale. Jakąkolwiek możliwość skontaktowania z wami, żebym po prostu wiedział, gdzie wysłać te słuchawki. Po prostu potrzebuję adresu. Dobra. I wybieramy. Siema Maciejowski, dzięki za piątala. Uwaga, wybieramy za 3, 2, 1. I co? I co? Kto się wybrał? O, jest tutaj. Mati R. Dobra, źle spojrzałem. Mati chyba, Matiego jeszcze nie było. Nie kojarzę, żeby Mati wygrał słuchaweczki. Mati, słuchaj, opcja jest taka, został do siebie kontakt jakiś, ewentualnie dołącz do Discorda, automatycznie jeśli dołączysz do Discorda i połączysz swoje konto YouTube'owe z Discordem, to dostaniesz na Discordzie rangę. Zresztą to jest, Mati chyba dopiero teraz dołączył do sponsorów, no nie? Więc fajnie, że akurat wylosował. Spoko opcja. Niektórzy sponsorują już od bardzo dawna. Ale na przykład Pączek już kiedyś dostał słuchawki. Duduś chyba też, ale czekał bardzo długo przez koronawirusa. Mają problemy z magazynami trochę i chyba długo czekał na te słuchawki. Kiedyś miałem takie zasady, że jak już ktoś raz wylosował, to już drugi raz nie wylosuje, ale stwierdziłem, że nie ma sensu tego kontynuować. O, widzicie, tutaj się pojawia informacja od Matiego. Mati, bardzo cię proszę, zostaw jakieś... Tylko nie tu na czacie, nie? Żeby nie było. Zostaw jakiś kontakt do siebie. Najlepiej u siebie na kanale, to ja będę wiedział, nie? Gdzie się skontaktować. O, tutaj się pojawia informacja od Matiego. Także słuchaweczki... Nie wiem, czy wam pokazywałem, jak one wyglądają. Co miesiąc robimy taki giveaway. No na razie mam tylko tego jednego sponsora, więc od niego mogę wam wysyłać. Astro. Ale jak się uda coś ogarnąć więcej, to jak najbardziej. A na XCOMie możemy sobie zobaczyć. A, właśnie, wszystko na pewno dobrze widzicie. To są te słuchawki. Niedostępne są, zobaczcie, nawet w sklepie są tutaj niedostępne, ale Duduś, bodajże Duduś chyba długo czekał na swoje słuchawki. Astro A40TR, teraz widzicie, kosztują niecałe 600 zł, wcześniej kosztowały 700, potem cena poszła w dół, teraz kosztują tyle. Może tam kolor będzie się trochę różnił, ale ogólnie to są te słuchawki, tutaj można sobie powymieniać parę pierdółek w nich. Można dokupić sobie jakieś tam jeszcze inne rzeczy. To są nauszne, przewodowe. Dobra. I tak to wygląda. Moi drodzy. Mati dzisiaj zwyciężył. Wygrał słuchaweczki fantastyczne. Także wszyscy brawa dla niego na czacie. I wiecie co? Ja na dzisiaj będę kończył. Dlatego, że... No chciałem z wami zrobić zloty, a nie chce mi się Forza połączyć z siecią. Więc, no, jak robię streamy, to lubię z wami grać, a jak nie gram, no to nie lubię robić streamów, więc no, czasami robię streamy i z wami nie gram, ale wtedy to może po prostu, o, mogę link do Discorda. Mati, masz link w
W informacjach na moim kanale i tam sobie znajdziesz, nie? No, także ja spróbuję naprawić te problemy z Forza i jak już będzie mi działało online, no to wtedy sobie zagramy razem, no nie? Chyba wszystko jasne. Patrzcie, jaką mam fajną tapetę. Musiałem system postawić od nowa i szukałem jakiejś, znalazłem stunigowanego na offroad Koenigsegga. To jest chyba Agera, ale ktoś zajebiście zrobi tego arta. No nic, żegnam się z wami, ozięble niestety po godzince streama, ale co, chociaż sobie trochę podriftowaliśmy, nie?